Czytając podręczniki historii, które musicie studiować, o słuchaczki i słuchacze moi, zachowuje się zupełnie jak starszy zbójca z powrotu taty. Z początku porywa mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Śmiech trwa bardzo krótko. Trwoga natomiast nie opuszcza mnie, gdyż widzę tę powódź naiwnego kłamstwa i krzykliwej propagandy, która przewala się przez wszystkie książki szkolne obowiązujące w Polsce pod okupacją sowiecką. Niedawno w podręczniku pod tytułem Historia wieków średnich znalazłem zdanie, które stanowi dla mnie absolutną nowość. Brzmi zaś następująco. Kościół chrześcijański przyczynił się do upadku kultury w zachodniej Europie. Zawsze wyobrażałem sobie, że Kościół chrześcijański na miejsce kultury stanowiącej w pewnym sensie przeżytek, kultury będącej w stanie rozkładu, wprowadził nową, trwającą na Zachodzie po dziś dzień, że jednak z owej kultury starej zachował wiele wartości nieprzemijających, uzupełniając je nowymi. Lecz autor podręcznika, pan Kośmiński, jest zupełnie innego zdania i twierdzi z całym spokojem, że Kościół utrwalał powszechny stan ciemnoty. To także nowość. Jak nowością jest zdanie, które dotyczy budownictwa kościelnego. Dowiaduje się bowiem, że monumentalna architektura katedr oszałamiała ludzi przywykłych do ciasnych i ciemnych mieszkań. Kropka. Jak widać, autor podręcznika pragnąłby gorąco, by Polska żyła stale na poziomie kultury biskupińskiej. Wolałby w budownictwie drzewo, nie kamień. Architektura katedr oszałamiała ludzi. Kto znajdzie się w katedrze romańskiej, doznaje istotnie pewnego oszołomienia. Uderza go piękno tych budowli. Łagodność półkolistego luku, potężne sklepienie, kopuła rozpięta szeroko jak niebo, wysokość kolumn, ornamentyka oznaczająca się prostymi liniami. Stanąwszy w progu katedry romańskiej, nikt nie przyjdzie do wniosku, że zbudowano ją jedynie w tym celu, by miała oszałamiać. Ona jest piękna, przede wszystkim piękna, ponieważ w niej mieszka Bóg. Ten Bóg, którego ze szkoły polskiej, z duszy dziecka i młodzieży chciałby wygnać precz okupant sowiecki. Bóg jest oczywiście wszędzie. Zarówno w modrzewiowym wiejskim kościółku, jak w olbrzymiej romańskiej ciosowej katedrze, jak w tych wczesnych zabytkach polskiej architektury, które zawdzięczamy religii katolickiej. Benedyktyni, sprowadzeni z Leodium przez Kazimierza Odnowiciela, zbudowali na Wawelu pierwszy murowany kościół. Im prawdopodobnie przypisać należy kryptę świętego Leonarda. Oni są projektodawcami przepięknych, śpiżowych drzwi gnieźnieńskich, które na 18 tablicach przedstawiają żywot świętego Wojciecha. Księża i mnisi przybyli z zachodu do Polski, kierowali budową kościółka świętego Idziego w Inowłodziu. Oni włożyli pierwszym murarzom polskim kielnie do ręki. Oni byli majstrami w czasie, gdy powstawała katedra Płocka albo kolegiata świętego Marcina w Opatowie. Biskupin zbudowany wyłącznie z drzewa ocalał dzięki przypadkowi albo dzięki katastrofie. Jak lawa zakonserwowała Pompeji i Herkulanum, tak woda i ziemia utrwaliła budowę biskupina, który dla nas jest jakby polskim Pompeji. Lecz powtarzam, biskupin to szczęśliwy przypadek, jeden z bardzo, bardzo nielicznych, podczas gdy kościoły, rzekomo budowane tylko dla oszałamiania ciemnych i biednych Polaków, przetrwały dzięki sile tworzywa i dzięki sztuce architektonicznej. Stanowią one pomniki kultury. Tej kultury, do której upadku, wedle cytowanego podręcznika, miał przyczynić się Kościół chrześcijański. Podręczniki w Polsce pojałtańskiej traktują Kościół katolicki jako instytucję, która przybywszy do nas z daleka, z rąk obcych,
pozostała obcą nadal i na zawsze wszystkiemu, co polskie. Doprawdy oszałamiająca nieprawda, oszałamiające kłamstwo. Katalog biskupów krakowskich, źródło niezmiernie cenne i pewne, podaje nazwiska czy imiona cudzoziemskie, więc Poppo, Gombo, Lambert, Rachelin albo Aaron. Ale trzeci z tych biskupów, jak utrzymują pewni uczeni, był już Polakiem rodowitym, mianowicie bratem przyrodnim Bolesława Chrobrego. Rządził diecezją krakowską w pierwszych latach XI wieku, uczył się zaś we Włoszech. Był pierwszym piastowiczem umiejącym czytać i pisać. Wiemy o nim trochę dzięki świętemu Romualdowi, który opowiada, że dostał od Lamberta konia wcale wyśmienitego. Niestety święty Romuald dodaje, że zamienił tego konia wcale wyśmienitego na osła. Zrobił to, by okazać pokorę i podróżować tak samo jak Chrystus, który do Jerozolimy wjechał nie konno, lecz na oślicy. No, pobożność pobożnością i pokora pokorą, ale nikt z nas nie zamieniłby konia, i to pięknego konia, na osła. Lecz wracam do polskości Kościoła katolickiego w naszym kraju. Po imionach obcych, cudzoziemskich, następują imiona i nazwiska szczerze polskie. I na stolicy krakowskiej czy gnieźnieńskiej zasiadają w drugiej połowie XI wieku Polacy, że wymienię choćby Stanisława ze Szczepanowa. Cóż mówić o wiekach następnych? Polakiem jest biskup krakowski Gietko, jak Polakiem jest arcybiskup gnieźnieński, fundator wspomnianych śpiżowych drzwi, Jakub ze Żnina, zmarły w 1148 roku. I Polakiem jest biskup krakowski mistrz Wincenty Kadłubek, pierwszy pisarz polski, autor kroniki. Widzimy więc, że ta obca instytucja, za jaką podręczniki dzisiejsze uważają Kościół katolicki, szybko, niezmiernie szybko, bo w przeciągu jednego stulecia zaczęła się polszczyć i zaczęła służyć Polsce, mając na celu dobro państwa, nie stanowiąc zaś czegoś odrębnego w państwie, a tym bardziej wrogiego państwu. Powołam się na uczonego wielkiej miary, na profesora Władysława Abrahama, który mówiąc o czasach Kazimierza Sprawiedliwego, tak charakteryzuje stanowisko Kościoła w Polsce. Biskupi i celniejsi spośród kleru wraz z innymi dostojnikami świeckimi skupiali się około osoby monarszej, służąc mu radą w załatwianiu spraw państwowych. Może panujący częściej w różnych ważniejszych misjach politycznych ich wzywał i do ich zdania się przychylał, albo więcej je cenił jako zdania ludzi oświeceńszych. Ale pomimo tego nie posiadamy podstawy do przypuszczenia, że ich stanowisko prawne różniło się czymkolwiek wybitniej od stanowiska innych dostojników państwowych, lub że Kościół jako korporacja wyjątkowe wobec prawa posiadał stanowisko. Nie był on wówczas jeszcze uznany za instytucję obok państwa istniejącą, lecz był instytucją państwową, która celom państwa służyć miała. Tak mówi nie propagandzista, nie agitator, któremu kazano pisać podręczniki wedle instrukcji moskiewskiej, ale uczony służący prawdzie. Dodajmy, że Kościół polski walczy skutecznie o swą autonomię, że opiera się zakusom niemieckim i zdobywa sobie stanowisko niezależne. Twierdzenie, jakoby Kościół utrwalał powszechny stan ciemnoty, jest rzeczywiście oszałamiającym kłamstwem. Nie ma innego źródła wiedzy i oświaty w średnich wiekach poza Kościołem, zarówno u nas w Polsce, jak na Zachodzie. Nie ma szkoły poza szkołą, w której uczą duchowni. Nie jest ta wiedza zbyt wysoka. Posługuje się wyłącznie językiem łacińskim. Szkoła podręczników drukowanych nie posiada, bo jeszcze druków nie wynaleziono. Uczniowie siedzą na wiązce słomy albo na gołej ziemi, a biorą lanie w gołą... Przepraszam, zagalopowałam się. Otóż biorą lanie, jak biorą lanie do dziś dnia uczniowie w szkołach angielskich, czego nie pochwalam bynajmniej, gdyż nie jestem wielbicielem rózgi i nie mógłbym o niej pisać ani wierszem, ani z takim rozrzewnieniem jak syrokomlawianie dęborogu.
Naszych ojców chłostali ojcowie pijarzy, naszych dziadów chłostali jezuici starzy, a nam się bazyliańska rózga przypomina albo dominikańska twarda dyscyplina. A niech im za te chłosty niebiosa zapłacą. Cóż począć, skoro dyscyplina czy rózga stanowiły jakby pomoc naukową za dawnych lat nie tylko w Polsce, lecz w całym świecie. Na szczęście to minęło z małymi wyjątkami, więc z wyjątkiem Anglii, gdzie protest przeciwko rózdze odzywa się coraz mocniej. Lecz to sprawa wewnętrzna, do której mieszać się nie mam zamiaru. To pewna, że w ubogiej izbie szkolnej młodzi Polacy pod kierunkiem duchownych niewprawną ręką uczyli się stawiać pierwsze litery i kaligrafować po łacinie, aby z biegiem czasu spróbować, czy nie da się także po polsku pisać. Pierwsze zdanie napisane po polsku, jak już wspomniałem przed kilku tygodniami, wyszło spod ręki mnicha w klasztorze henrykowskim pod Wrocławiem. Używając słów Syrokomli powiem, niech mu za to zdanie niebiosa zapłacą. Działalność kościoła, księży i zakonników była w Polsce na pewno o wiele skromniejsza niż w krajach zachodniej Europy. Nie dziwmy się temu, gdyż jesteśmy, jeśli nie ostatnimi, to w każdym razie trochę spóźnionymi pracownikami w winnicy kultury. Ale tym księżom, tym benedyktynom czy cystersom zawdzięczamy budowle kościelne, pierwsze roczniki, raptularze, pierwsze księgi, jak zawdzięczamy im rozmaite innowacje w dziedzinie uprawy roli lub hodowli drzew owocowych, jarzyn albo nawet wina. A rękawiczki tymieckie? Bezpośrednio przed tą wojną, w szczęśliwych latach niepodległości, studiował w Krakowie i wykładał pewien ksiądz francuski, l'abbé David, badając głównie historię benedyktynów przybyłych do Polski z zachodu, z Leodium czy z Cluny, a osiadłych nad Wisłą w Tyńcu. Wieś ta słynęła z wyrobu rękawiczek, trochę grubych, prymitywnych, ale bardzo ciepłych i cieszących się wielkim popytem. Chłopi tynieccy sprzedawali je na rynku w Krakowie. Otóż kiedyś zgadałem się z l'abbé David na temat tych rękawiczek. Powiedział mi, że według wszelkiego prawdopodobieństwa benedyktyni nauczyli mieszkańców Tyńca, jak robi się te rękawiczki. XI wiek, bagatela. Sądzę, że w tych rękawiczkach wyraża się także kultura. Jeśli nie duchowa, w każdym razie materialna. To pewna, że o autorze podręcznika Historia wieków średnich pisze w rękawiczkach. Powinienem zaś posłużyć się rękawicą bokserską.